Nazywam się Krzysztof Wójcik, jestem z zawodu fotografem. Pracuję w agencji fotograficznej Forum i z archiwum tej agencji jest cała ta wystawa. Jest to opowieść o 30 latach studenckiego tygodnika ITD, który ukazywał się od 1960 roku do zlikwidowany został w 1990. Czyli 30 lat się ukazywał, a teraz minęło 30 lat od czasu, jak go zamknięto. Czyli razem mamy 60 lat. Ten tygodnik był specyficzny, bo raz, że to było pismo studenckie, jak się mówiło, na studenckich papierach trochę. Troszkę inaczej traktowane przez oficjeli, aczkolwiek przez cenzurę wcale niełagodniej. Ukazało się 1513 numerów przez te 30 lat. W każdym numerze był fotoreportaż. I to różniło to pismo od wielu innych, które czasem drukowały, czasem nie. Na tej wystawie musieliśmy wybrać z tych 1300 numerów około 50 tematów. To było niezwykle trudne zadanie. No bo raz, że 30 lat, drugi raz ogromna ilość tych zdjęć, nikogo nie chcieliśmy pominąć, tematy musiały też ze sobą jakoś pasować. To była trudna praca, tym bardziej, że w całości robiona zdalnie. Ale dobrnęliśmy do końca. Na wystawie jest ponad 200 zdjęć, 20 autorów, w 40 tematach. Najlepsze lata fotograficzne dla ITD to były lata 70. Ale 60. też nie były złe. Od pierwszego numeru w piśmie drukował fotograf Sławek Biegański. Nie Sławomir, ale Sławek. Wszyscy go całe życie tak nazywali. Który był świetnym fotografem, mądrym człowiekiem. Z wykształcenia grafikiem, artystą, który pokierował tym pismem, to on narzucił ten rytm drukowania fotoreportaży. Też poziom i tematykę. On wygrywał konkursy ogólnopolskie regularnie i był uznawany przez wszystkich, którzy do tego pisma z czasem przychodzili za takiego przewodnika i nawet nazywali go guru. Razem z nim pracował Janusz Sobolewski, który się specjalizował w portrecie i on fotografował dziewczyny, aktorki, okładki. Zrobił tego fantastyczne archiwum, ogromny zbiór. I trzecim w 60-tych latach był Jan Michlewski. Niezwykły artysta, który lubił jeździć na prowincję, który fotografował wieś tam na wystawie i zresztą otwiera tą wystawę taki materiał o Solinie, wsi, która miała być zalana w wyniku zbudowania zapory. Przepiękny materiał, zresztą zdjęcie z tego materiału jest na okładce albumu, który będzie towarzyszyć wystawie. To są dzieci idące na szczudłach przez rzekę San do szkoły. No a potem przyszły lata 70. i w 70. latach to już była cała plejada fotografów, którzy do dziś niektórzy jeszcze funkcjonują. To był Krzysztof Barański, Andrzej Baturo, Krzysztof Pawela, Witek Kuliński, Maciej Musiał, Hania Musiałówna do dzisiaj publikuje w Polityce swoje reportaże. I wielu, wielu innych. Andrzej Polec, Stanisław Ciok. W tych 70-tych latach oni starali się sfotografować tą Polskę, jaka ona wtedy była. Nie unikali tematów ani wiejskich, ani przemysłu. Regularnie publikowali reportaże z różnych budowy kopalni i starali się te wszystkie przemiany społeczne, jakie wtedy się działy, zachować. No zresztą tytuł wystawy Ostrzej widzieć wziął się od tytułu wywiadu, jaki w 1974 roku 11 fotoreporterów wywiadu, właściwie rozmowy,
która została opublikowana w ITD. I w tej rozmowie, zresztą jej cytaty są obszerne w albumie, będą też na wystawie, oni opowiadają, dlaczego fotografują, co jest dla nich ważne, jakie mają problemy. Problemów mieli niemało, bo mimo że pismo było studenckie, ale system był sztywny, obowiązywała cenzura, zresztą ITD było w rankingach cenzury, które cenzura regularnie publikowała listy interwencji. Myśmy byli, ten tygodnik był na trzecim, czwartym miejscu. Zawsze na pierwszym był tygodnik powszechny. Więc to było bardzo wysokie miejsce, kilka interwencji w każdym numerze. I ta rozmowa, widzieć ostrzej, no była o tym, co oni robią, po co oni robią. Niezwykle ciekawa, mimo tego, że upłynęło już wiele, wiele, wiele lat, dająca, pozwalająca zrozumieć, z czym oni się wszyscy musieli borykać. I jednocześnie pokazująca ich jako ludzi niezwykłych, ciekawych, barwne osobowości. Oni lubili w tą Polskę jeździć. W 70-tych latach jeszcze w świat się jeździło rzadko. Lubili tą Polskę poznawać, fotografować zakątki, które wcale nie były ani znane, ani popularne, ani niekoniecznie z punktu widzenia propagandy interesujące. Oni to wszystko robili i dlatego to, co po nich zostało, jest tak wspaniałym dokumentem. Każda z tych historii jest osobna, każda jest na inny temat. Każda opowiada inną historię. Czasem jest to historia jednozdjęciowa. To reportaż Adama Hajdera pod tytułem Urząd wprawdzie się składał z kilku zdjęć, ale jedno mówi wszystko. Polecam to zdjęcie. To samo dotyczy fotoreportażu Hani Musiałówny Optymista. O jedynym stojącym w długiej kolejce obywatelu, który się uśmiecha i tak się składa, że jest niewidomy. Czy one się składają w jakiś obraz? Wydaje mi się, że tak, że to jest jakiś obraz tamtych czasów. I to zawdzięczamy talentowi tych autorów, tych zdjęć, którzy stworzyli. Już nigdy potem fotografia i fotoreportaż nie odegrał takiej roli w historii, nie był tak, dokumentem o takiej sile, jak te zdjęcia z tego tygodnika z tamtych lat. Najsłynniejszym był reportaż Ruda się żeni, który pokazywał historię wesela panny młodej, która w rzeczywistości była ruda, ale chodziło o inną rudę, o rudę żelaza, w której kopalni ona, cała jej rodzina i całe to towarzystwo obecne na weselu pracowało. To był wspaniały temat, bo rzecz się działa między tymi wieżami, które są potrzebne do próbnych wierceń, do wydobywania tej rudy, barakowozami, w których część z weselników na stałe mieszkała. Jest takie piękne zdjęcie panny młodej, która stoi w drzwiach takiego baraku w swojej sukni, że tak powiem, a dookoła jest taki smutny trochę socjalizm albo budowa. Więc był to rewelacyjny materiał, też wielokrotnie nagradzany. Przepiękne zdjęcia dwóch autorów, Krzysztof Barański i Sławek Biegański. Każdy dziś pamięta, jak się ruda żeniła. W bibliotece na Koszykowej jest 1513 numerów ITD z 30 lat. Łącznie z tym numerem, który trafił do bibliotek i paru kiosków, ale generalnie poszedł na przemiał. To był numer zrobiony na 25 lat ITD. Specjalny numer. Niestety miał pecha, bo redakcja zapomniała, że chwilę po ukazaniu się tego numeru planowane są wybory do Sejmu. Pierwsze wybory po stanie wojennym. I władza miała zupełnie inne problemy niż taki tutaj numer wspominkowy, w którym
dziennikarze pozwalali sobie na różne fajne teksty, spostrzeżenia i refleksje. Doszło do tego, że jak został przemielony, to nawet w czasie dyskusji chyba w KC ktoś rzucił pomysł, że nie można tego było dać, bo to może przypominać pieczonego orła. No więc to macie Państwo przykład, jak można było czasem, że tak powiem, sprawy widzieć. A drugi numer, którego nigdzie nie ma, który mam dzięki uprzejmości jednego z naszych kolegów dziennikarzy z ITD, to jest numer z 13 grudnia 1981 roku, z dnia wybuchu stanu wojennego, który nie poszedł do kiosków, nigdzie się nie ukazał. Trudno powiedzieć, jakim cudem w ogóle ten egzemplarz się uchował. Nie ma go w bibliotekach. Jest poświęcony tym dniom. Będziemy go pokazywać na wystawie. To jest wystawa pokolenia schodzącego ze sceny. Właściwie na palcach innej ręki można policzyć tych z nas, którzy są. Większość odeszła i tym większa jest to dla mnie honor, radość przywrócić ich, choćby na tej wystawie. Zresztą to nie my jesteśmy pierwsi. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie zakupiło do swoich zbiorów wiele zdjęć fotografów z ITD i była taka wystawa w Krakowie z kręgu ITD, zresztą bardzo fajna i dobra. Tylko ta wystawa była jest inna nasza, bo my się trzymamy tylko fotoreportaży, które stricte ukazały się na łamach ITD. Na tę wystawę powinni przyjść ci, którzy chcą powspominać tamte czasy, to jest oczywiste. Przypomną sobie, jak to wszystko wyglądało, bo wyglądało rzeczywiście zupełnie inaczej niż świat, który nas dzisiaj otacza. Powinni przyjść też ludzie młodzi, którzy nigdy tego nie widzieli, którzy coś tam słyszeli, a może i całkiem młodzi, żeby się przekonać, co się wydarzyło przez te 30 lat, jak się ten kraj zmienił. To na tej wystawie to widać w sposób jednoznaczny, absolutnie. Dlatego, że mimo, że to jest 30 lat, wszystko wygląda tam inaczej. Wszystkie realia są inne. W cegielniach pracują kobiety, które dźwigają straszne cegły. Na budowach jest błoto po pas, w którym powstają nowe bloki i nowe kopalnie. To jest cofnięcie się, zanurzenie się w innej epoce, w innym świecie. Myślę, że to pomoże zrozumieć to, co się przez te 30 lat akurat wydarzyło. W kółko słyszymy o tych 30 latach, o tych zmianach. No to zapraszam na wystawę, żeby zobaczyć, czym się tamten świat różnił od tego, w którym dzisiaj żyjemy.